Trudno myśleć o świętach w oderwaniu od tego, co się obecnie w kraju dzieje, od tej napiętej sytuacji spowodowanej strajkami, od szeregu rewindykacji wysuwanych przez różne grupy społeczne pod adresem rządu. Wydaje mi się, że te trzy dni świąt może wpłyną, powinny wpłynąć na postawę ludzi, na jakiś ich spokojne zrewidowanie swoich żądań, zrozumienie argumentów strony przeciwnej i przyczynienie się do jakiegoś, do zgody narodowej, do wzajemnego zrozumienia i do jakiegoś możliwego spokojnego startu w roku następnym.